Cześć wszystkim, Zbigniew Machowicz z tej strony. Dziś pokażę, jak wykonać wkręt w programie Bobcat. To zaczynamy. Nowy plik. Cylinder. Promień 1. Wysokość 7 mm. Wykonamy stożek. Zrobione. Teraz spiral. Jeden, cztery. Wysokość minus 7. Skok 1,5 mm. Teraz druga spirala. Trzeba ją obrócić. Rotate. 120 stopni obrót. Kolejna spirala. Milimetr. Minus 0,2. Wysokość 7,2. I 6,8. Teraz obrót. Teraz trzeba połączyć nasze spirale. Cross section. Ponownie cross section. Wygląda to tak.
Jeszcze poprawimy tutaj ten kształt, żeby przylegał do naszego wkrętu, naszego rdzenia. Czyli to jest tu. Draw corner. Okay. Okej, tak by to wyglądało. Trzeba odświeżyć cross-section edit. Okej. I tutaj to samo, edit. Widać, że już nasz kształt się zmienił. Wystarczy tylko zaakceptować. Okej, tak to wygląda. To teraz łeb wkrętu. Tam 2 mm. Może być. Teraz, gdzie ta opcja jest? Okej. I 7. Tak to wygląda. Teraz obecnie niepotrzebne linie. Dobra. Na 1,8. Coś takiego. Nasz wkręt zrobiony. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Zapraszam też na moją stronę programowaniecnc.pl. Do następnego filmiku.